Siemaneczki, ziemeczki, ja jestem Kamilowski, to z kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj, tak jak po samym tytule widzicie, zrobiłem dready, to nie jest żaden fake, nawet wam tutaj mogę pokazać, to nie jest żadna peruka. W dzisiejszym odcinku powiem wam, dlaczego zrobiłem te dready, podpowiadamy sobie na 14 pytań, które zadaliście mi na moim Instagramie, na którego serdecznie polecam wbić, bo tam są dodawane codzienne relacje i foteczki też tam czasami jakieś dodaję. Teraz, po tym właśnie jak wam ogłoszę, że zrobiłem te dready, to już na chillku będę mógł wrzucać story i zdjęcia z dreadami, więc wbijajcie. A teraz koniec już reklamowania Insta, teraz lecimy sobie z tymi pytaniami, a jeszcze przed tymi pytaniami macie tutaj chwilkę, wam tutaj pokażę jak robiono mi te dready, mam tam parę nagrań, więc wam to tutaj szybko pokażę i po tym nagraniu podpowiadamy sobie na pytania, więc szybko tutaj zobaczcie ten filmik. Dobra, a więc ogólnie możemy sobie lecieć już z pytankami, tak jak mówiłem, pytanek jest 14, więc chwilkę to nam potrwa, na pewno tak 7-8 minut coś mi się wydaje, więc dobra. Pierwsze pytanie, ile godzin robiono twoje dready? To jest pytanie, które bardzo często się powtarzało, widzę, że tutaj trochę osób jest ciekawych, więc tak, ile godzin robiono moje dready? W moim przypadku było to 4,5 godziny, 5 godzin, coś około tego. Tych dreadów mam 29, nikt się nie pytał takiego pytanka, ale tutaj powiem, jakby ktoś był ciekawy, mam 29 tych dreadów. Czas jednego dreada to było 5-10 minut, no łącznie to trwało wszystko 4,5 godziny lub 5, coś takiego. Więc dobra, lecimy do drugiego pytanka. Czy zamierzasz mieć je przez dłuższy czas? Czy zamierzam je mieć przez dłuższy czas? Chciałbym mieć je tak z parę lat, bo na razie jak je widzicie, to nie są one jeszcze takie zajebiste, chociaż dla mnie są oczywiste, że to jest zajebiste, ale ten, ogólnie jeszcze są one takie malutkie, jak widać, bo jeszcze nie mam aż takich długich włosów. Ja będę chodził co 2 miesiące na poprawki i będą one coraz to dłuższe. Jak będą dłuższe, to będą oczywiście lepsze, więc dobra, lecimy do następnego pytanka. Czy planujesz jakiś kolor? No na pewno jakiś kolor będę planował na te dready, może nawet jeszcze we wakacje, nie wiem, zobaczymy jak to się potoczy, na razie jestem nowy w tym temacie, więc tutaj jeszcze nie wiem, ale też to jest jakieś moje marzenie, żeby mieć kolor tych dreadów, jakiś fajny sobie dowalić. Czas pokaże po prostu. Następne pytanie, bolało jak robiłeś? No oczywiście, że tak, bolały jak je robiłem, na początku nie bolały, ale później się zdziwiłem, bo tak zaczęło nagle boleć, bo tutaj pan mi wkładał takie szydełko, bardzo ostre było, ostrą końcówkę miało i ja normalnie czułem jakby mi ktoś głowę ciął normalnie, ale to tak, to tylko takie uczucie było. No i to bardzo bolało swoją drogą. Dobra, następne pytanie, skąd pomysł na dready? Na dready pomysł miałem już bardzo dawno, chciałem zawsze mieć dready, teraz nagle się przełamałem, bo powiedziałem sobie, że czemu nie, mam pieniądze, to sobie zrobię dready. Proste. Ile czasu trwało splecenie tych dreadów? No to właśnie, tak jak mówiłem, 5 godzin, 4,5, coś takiego właśnie, więc dobra. Uwaga. Pozdrowisz i od kiedy chciałeś mieć dready i jak się w nich czujesz. Więc ogólnie pozdrawiam cię xgumiś.xx i od kiedy chciałem mieć dready? Od 2 lat, ponad od 2019 właśnie miałem być umówiony już na wizytę, ale jak to ja byłem zawsze, jak byłem mały, to się po prostu obsrałem. No nie aż taki mały, bo to było 2 lata temu, ale się po prostu obsrałem i powiedziałem, że jednak nie. No, a jak się w nich czuję? Czuję się zarąbiście. Dzisiaj mama mnie tutaj obcięła, fajnie tutaj boki i sobie w końcu umyłem te dready, więc czuję się ogólnie zajebiście w nich, więc polecam naprawdę każdemu. Bo tam nawet widziałem na Instagramie, że jakiś mój widz jeden dzień po mnie pojechał sobie zrobić dready, więc naprawdę serdecznie cię pozdrawiam. Następne pytanie, te dready to tylko na wakacje? Powiem tak, nie, bo to by było strata pieniędzy. Nie na wakacje, będą one jak najdłuższy czas na mojej głowie, no po prostu myślę, że tak z 2 lata może będą. Zobaczymy w ogóle jak w szkole zareagują, z tego co wiem w podstawówce
bardzo, bardzo się do tego czepiają, ale ja już idę do drugiej technikum, więc tam powinni mieć wywalone. Dobra, następne pytanie. Co twoi rodzice i siostra myślą o tym? No to tak, rodzice to na początku, no jak każdy się po prostu zaśmiali, bo jak dosłownie, nie wiem, jeszcze może mam gdzieś fotkę. Jak mam fotkę, to wam dam tutaj na środku ekranu. Wyglądałem w tych dreadach jak jakiś kaktus. Po zrobieniu miałem je takie odstające, no i się po prostu śmiali, ale teraz już powiedzieli, że mi to pasuje. Siostra mi też powiedziała, że jest spoko. Tak jak popatrzała na mnie tak dłuższą chwilę, to właśnie powiedziała, że to jednak jest spoko. Ale pierwsza reakcja to się śmiali, nie? Wiadomo, nie? Bo sam się z tego śmiałem, bo miałem takie naprawdę, takie jak jakiś kaktus. Teraz już mam je git, więc git. Ile kosztowały, gdzie je robiłeś, jak o nie dbać? To są właśnie następne pytanie. W jednym pytaniu są trzy pytania, więc tak. Ile kosztowały? Ja dałem za nie 600 zł. Więc to zależy dla kogo, zależy właśnie dla kogo, czy to jest dużo, czy mało za dready. Gdzie robiłeś? Ja robiłem je w mieście Gliwice, niedaleko mnie tutaj robiłem dready Śląsk, jak sobie chcecie, to sobie wpiszcie dready Śląsk i tam macie fanpage'a Instagrama od właśnie tego pana, co robi te dready. Swoją drogą, bardzo, bardzo przyjemny pan, więc naprawdę serdecznie polecam i pozdrawiam. Jak o nie dbać? Jak o dready dbać? Tego totalnie jeszcze nie wiem, tak jak mówiłem, jestem świeży w tym temacie. Mam przyjaciela, który też ma dready, on mi będzie tam gadał na bieżąco jakieś po prostu tutaj podpowiedzi co do tych dreadów i właśnie lecimy sobie dalej. Ile je robiłeś? Ile je robiłem? No to tak jak mówiłem, już trzeci raz takie pytanie, sorry, że tyle tych pytań wybrałem, ale no to 4,5 godziny. Następne pytanie, czy dready ci pasują? Tego to ja nie wiem, czy dready mi pasują. To możecie ocenić wy, może ocenić to Layson, może ocenić to moja siostra, może to ocenić moje rodzice. Według mnie dready mi pasują bardziej niż jakaś taka grzyweczka, nie powiem tutaj jaka ta grzyweczka była, ale no na pewno bardziej mi pasowałyby takie dready niż taka, wiadomo, grzyweczka. Ile wydajesz na dready? To znowu się tutaj powtarza niestety, ale nie patrzyłem jak wybierałem te pytania. No wydałem na te dready 600 zł. Następne pytanie, kiedy będziesz chciał je ściągnąć? Kiedy będę chciał je ściągnąć, tego jeszcze też nie wiem, ale na pewno będę je chciał mieć jak najdłużej. I to było właśnie ostatnie pytanie w tym odcinku. Bardzo wam dziękuję, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że wam się podoba. No i w końcu wracamy na YouTube'a pełną parą, codzienne streamy. Właśnie wy możecie w tym momencie zagłosować w ankiecie. Nie wiem, czy właśnie to jest tutaj, czy tutaj, ale gdzieś będziecie mieli ankietę, o której godzinie chcecie streamy, więc wybierajcie, to od was tylko zależy, ale pamiętajcie, że te streamy będą codziennie, to oglądajcie po prostu te streamy i dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, do zobaczenia i siemanko.